Nie bądź jak Marian Turski. I zastanawiam się, kto wpuszcza komunistycznego aparatczyka na państwowe uroczystości. Mowa tutaj o wczorajszych uroczystościach 80-lecia powstania w getcie warszawskim. Turski publicznie przed polskimi władzami, przed władzami obcych państw powiedział: mam obowiązek powtórzyć wezwanie, ludzie, nie bądźcie obojętni na zło. Czy Marian Turski był obojętny na zło, kiedy należał do PPR, zbrodniczej organizacji, kiedy należał do PZPR, zbrodniczej organizacji, kiedy działał w wydziale propagandy zarówno jednej, jak i drugiej organizacji? Czy Marian Turski był obojętny na zło, kiedy w czasach, kiedy tam działał, mordowano polskich księży, kiedy mordowano polskie podziemie niepodległościowe, kiedy torturowano tych ludzi, kiedy zabijano, torturowano ich rodziny za to, że walczyli o wolną, niepodległą, suwerenną Polskę? Takich ludzi jak Marian Turski nie powinno się zapraszać na uroczystości państwowe. Koło takich ludzi nie